Witam wszystkich, z tej strony Przyczajny Lemur w kolejnym odcinku gry Dynasty Uming w Mayon Taxes 2.01. W poprzednim odcinku było trochę ekspansji. Odbiliśmy Urianghat i nie pamiętam nazwy tego państwa. Tarigyogir, cokolwiek by to nie było. No i zintegrowaliśmy naszego tutejszego wasala Dali. Aktywujemy tutaj Hort. Jeszcze jakieś wymagają aktywacji? Nie. Okej. Mamy dosyć wysoką stabilność, drugi poziom powoli, czy nawet dosyć szybko dążymy do trzeciego poziomu. 17 punktów rocznie. Też wybrałem tutaj 3 idee, policje, jakkolwiek by to nie nazywać. Przyspieszające przyrost stabilności. Także powoli do przodu. Ktoś gdzieś coś buduje. Więc tak, oczywiście ta stabilność jest mi teraz po to, żeby wybudować tak kazane miasto w Nanjingu. I poza tym trzecim poziomem stabilności potrzebuję łącznie 30 tysięcy dukatów. Więc trochę na to jeszcze poczekamy. Mamy 120 milionów ludzi. Świetnie. Kolejne plantacje się budowały. Buduję jeszcze jedną armię, albo nie, oszczędzamy, oszczędzamy. Tak, tutaj też sobie zrobię siatkę szpiegowską. Albo nie, bo mi zabraknie potem dyplomatów. Tutaj klejmy już. Żeby nie wydawać hajsów na utrzymanie armii, będziemy tutaj wymuszać te prowincje. Okej. Więc powoli do przodu. Tutaj mamy z tymi typkami jeszcze pokój. Do 27, a to już niedługo się skończy w sumie. Dobra, do tego typka z Gorio na razie zawrócę. Zróbmy tutaj siatkę szpiegowską. Sporo unrestu. Oczywiście tutaj na nowo podbitych ziemiach. W Dali też problemy. Tutaj też jest separatyzm. Nie, nieakceptowalna kultura. No i beznadziejna komunikacja. Ciężko będzie tutaj zmniejszyć unrest. Też jak tutaj będę miał jakieś ziemie, gdzie mają najbliższy port? Tutaj. Jakbym tutaj miał, to na pewno szybciej się dostanie niż stąd. Teraz zostań tutaj. Tam powoli się uzupełniacie? Nie, to się powoli uzupełniajcie. Mogę już wam dać przysługę? Jeszcze nie. 3 miesiące. No, ostatnio znowu zdegradowałem magnaterię. Teraz jest ich tutaj dużo mniej niż wcześniej. Pięć
15 tysięcy mamy. Połowa tego, co potrzeba. Dobra, nie ma ryzyka utraty stabilności. Odmówimy. Na 10 lat gorsza wojskowość. Okej. Żyjemy. Humanizm. Już? Nie mam nawet renesansu, więc. O właśnie, jeszcze jedna rzecz do sprawdzenia. Shang-Cheng. Tak, bo ostatnio mówiłem, że był patch do Mayon's Taxes. Dobra, to się zmieniła kultura, świetnie. Jak to dokładnie wygląda w ogóle? Tak, Huanan to jest moja główna, ta. Zmieniła się tutaj, gdyż chodzi mi o to, że pojawił się Cultural Conversion Progress. Świetnie. Zobaczmy sobie, czy na dalszych ziemiach też się powoli bardzo zmienia kultura, czy nie. Nie, więc tylko pewnie przy granicznych jakichś. Przez wodę też się poprawia? Prawie nie. Tylko w dosłownie granicznych prowincjach. Że może porty handlowe też coś może dają? Nie. Moim zdaniem powinny. Także mogłoby być tak, że jak w prowincjach granicznych konwersja następuje z prędkością 100%, potem dalej 60%, potem 60% poprzedniego i tak dalej, i tak dalej. Też jakiś tam modyfikator na niedalekich przez wodę prowincjach. Lepszy, jeżeli są te porty handlowe. Bo tak to zajmie moim zdaniem. Znaczy, no wiadomo, nie ma co oczekiwać, że to pójdzie szybko. Ale chodzi mi o to, że powinno być widoczna już powoli konwersja kulturowa w dalszych częściach cesarstwa też. Mogę już wam dać prestiż, tak. Mi nagle znacznie spadły dochody. Może wcześniej miałem coś, co je polepszało. Ale to by oznaczało, że spadnie też koszt wskazanego miasta. Dokładnie. Ok, więc nie tak źle. Chodźmy w prestiż. Brać mi prestiż. Remove Caradel from the map. Nie. Zrobię tutaj trybutariusza, żeby to zadanie zniknęło. Okej. Okay. No w ogóle. Kryłem część Europy Wschodniej. Widzicie, Polsce. Jest integrowała Mazowsze, ale utraciła trochę ziemi na część Bohemii, z tego co widzę. To jest chyba Poznań. Turcy to Turcy. Cesarstwo Rzymian jeszcze stoi. Ale nie mają już tych murów teodezyjskich, czy jakoś tak. Więc pewnie niedługo upadną.
Walachia podbijana. Kimś jeszcze walczycie, czy tylko na Trebizond? Serio macie to już z Walachią? Okej. Okay. Dobra, powoli do przodu. Dosyć niskie legitimacy mamy. Niedobrze. I spada, a przez regencję, no tak. Is national unrest? Niestety nie. W przyszłym roku kolejna technologia administracyjna i w jeszcze kolejnej będzie odblokowanie już kolejnej grupy idei. To będzie expansion ideas. Prestiż na klatę. A i stabilność, dobra. Stabilności nie ryzykujemy. I do tego się wypromowali. Auć. Też nie macie tego przywileju, a nie macie. No. Jak tylko wybuduję to zakazane miasto, to muszę odebrać ten przywilej. A z wami już nie mam pokoju. O, wymusimy na was prowincję. Aha, dobra, mogę im oddać, wymusić, żeby oddali ziemię mojemu temu trybutariuszowi, to nie dzięki. No tak, tutaj jest ta ich flaga rzeczywiście. Dobra. Staramy się uniknąć inflacji. Zaraz nowa technologia. Okej. Ja to chcę. O ile przekonały irygacyjne, no na razie jeszcze nigdzie nie wybudowałem, ale na pewno mi się to przyda. Czasem. W sumie te kanały irygacyjne może też budować inaczej oczywiście. Manpowerem. W sumie to nie jest taki głupi pomysł, jak mam tyle manpowera. To jest takie zastosowanie dla niego chociaż. Poza tym z estate'em. Funkcje administracyjne. Tak chyba będę robił.
bo to mi oszczędza w tym miejscu 6300 dukatów kosztem 200 000 manpowera. Dla mnie to jest nic. 50 punktów wojskowych i administracyjnych, może jakoś tak to wyglądało. Więc dobry deal. Sami zdecydujcie. Bengal. Nie tam. Ile tam potrzebuję teraz? 3 dochody. Dobra. I w kolejnej prowincji zmienia się kulturka. Elegancko. I czekamy na te hajsy. O, zaraz. Będę limity technologii wojskowej. Dobra, w przyszłym roku odblokuję. No, akurat na czasie będzie. Jest to? Nie. Gdzie jest Jinzhou? Tutaj, okej. Okay. Tutaj. Ile wy macie ludu? 11 tysięcy, no to easy. Teraz zobaczymy morale armii. No i zaczekamy. Albo użyjemy trochę punktów wojskowych, żeby polepszyć kanały irygacyjne. Chyba tutaj. Ekonomia, the population. Mamy 130, to jest więcej, ale ze sprawą miasta. Chcę wiedzieć, gdzie mamy więcej podstawowej. O! Mamy masę zwykłej populacji, w sensie chłopów. To będzie kosztować 10 500 dukatów, chyba że damy manpowera. Okej. Okay. Estate Magnataria też wyłoży trochę hajsów i już, i za 5 lat będzie kanał, świetnie. Jak w ogóle wy stoicie z hajsami? 2270 rocznie, 900 dukatów, 2500 rocznie, 10 000, 2000 rocznie. Dobra, więc pewnie mała szlachta niedługo coś będzie budować. Jak już tyle hajsów uzbierali. A chwila, jakie macie armię? Oh shit. Znowu już mam limit. Dobra, teraz już technologia. Wojskowa i dyplomatyczna. Okej. Okay. Już mogę wziąć kolejną wojskową. Jeszcze mi zostanie 300 punktów prawie. Tutaj tak. Z czego zaczniemy? Tutaj zaczniemy. Wzdłuż wybrzeża najpierw. A to jest Dejwietowa. To jest Goryeo.
A to ja tych zawróciłem wtedy. Shit. Dobra, to w Goryeo zaraz zrobię jeszcze jedną prowincję, jak będzie 50. Jeszcze jeden miesiąc. Dyplomatycznie jestem piąty. Diplomatic Technology jestem na czasie. Great Power dodaje mi 5. Kupców mógłbym mieć więcej, oczywiście lepsze trade efficiency. Nie mam ani jednego admirała, to też robi swoje. Ta też mogłaby być większa, oczywiście. Naval Moral, bo to przeważnie z technologii, więc dobrze. Subject Nations, bo tutaj akurat jestem dosyć dobrze ustawiony. Silni sojusznicy, no nie mam żadnego. Idee dyplomatyczne, no mam nie za wiele. Dobra. Tylko te. Czy trybutariusze też się liczą jako subject nations do tamtego? Nie żeby to miało jakieś znaczenie, bo nie ma, ale... Ciekawości. Dobra, ustawmy sobie... Miałem 0,44. Potrzebuję jeszcze tylko dyplomaty jakiegoś. Tak, z wasali. 0,44. ,5, więc się liczą też, ok. Nie, może ustalę tutaj znowu tych trybutariuszy, może będą mogli mi już płacić. Powiedzmy, że damy im drugą szansę. Tę ziemię chyba chciałbym podnieść. Jak to tu wygląda? Czemu tutaj mam population? Myślę, jak to wyglądało, gdybym miał taką granicę, nie za fajnie. Już wolałbym chyba tylko... Jedziemy i tutaj, tak jak mam teraz. I potem ewentualnie jeszcze to. I skolonizować północną Azję też może. Dobra, zobaczymy. Musi mnie, żeby sprawdzić Ameryki, czy coś się tam już kolonizuje. Ale nie chcę sobie, bo mógłbym wyłączyć ten terry incognite. Ale nie chcę sobie spoilerować, co się dzieje w Europie Zachodniej na razie. Zaraz się odpalą pewnie. 12% szansy miesięcznie, tak? Tak. Trochę na tym tracę hajsów przez to, że mam maksymalne utrzymanie armii. Ja budowałem ten kanał, o tutaj, dobra. Zobaczmy, jak tutaj wygląda sytuacja z populacją. Jest 1 415 000 populacji chłopów i rural saturation jest 122%, ok. Jak się wybudują te kanały, to tam omówię mniej więcej, jak to one działają, bo już budowałem je w jednej grze. Chociaż chyba w którejś wcześniejszej mojej kampanii też grałem, ale jeszcze chyba to nie było opisane.
autonomię, tak, tak, tak. Misje na prestiż. A, pełny state możemy zrobić. ...63, 72, 4, 79. To tutaj zrobimy. Ok. Jeszcze 36 mam terytoriów. Z samych technologii mi starczy, żeby ustatować wszystko? Raczej nie. Czy te idee expansion coś dawały pod tym względem? Nie. Biurokracja chyba dawała. Mhm, number of states 100. Tutaj mamy rewoltę. Ta armia chce. Dzięki. Islands. To będziesz lepszy do walki. Piechota, trochę artylerii, jedna artyleria. Trochę kawalerii, jedna artyleria. Powinni sobie dać radę. Wyjdzie im to oblężenie. Dobra, zdążyliśmy. Tutaj, przewaga w artylerii. Ostatecznie chyba nam zapewnia zwycięstwo, bo przez chwilę było nieciekawie. No, oni mają lepsze morale. Dobra, ty odpocznij. Ty idź teraz tam. Uj. Oj, oj, oj. Potrzebuję i hajsów, i stabilności. Ze stabilnością jeszcze jakieś 6 lat. Hajsami. Podobnie. Z czym, jeżeli tutaj utracę cały punkt stabilności, to to się wydłuży o kolejne 20 lat. Tutaj też. Nie. Tutaj o 2 lata. Nie 20. Okej. Okay. Tam 3 nawet. Dobra, szczegóły. Dobra, ich armii już nie ma. Będzie armii leci w dół. Gdzie jest ten unrest? No to tam. Martwi mnie to, że... A, tylko 8 tysięcy, dobra. 19, nie ma nic bardzo... bardzo niebezpiecznego. Znowu jakieś powodzie. Ich ta trauma jeszcze nie zniknęła. Tutaj nawet nie ma... A, to była prowincja Uriang-Hadu, więc to jest wynik wojny. Dobra, jak się niedługo pokaże gdzieś jeszcze prowincja trauma, to znaczy, że tam jest ta powódź teraz. Wy już macie. Dla, chyba tutaj. Bo wcześniej była zdecydowanie mniejsza flota trauma. No, czyli w tej okolicy. Na wszelki wypadek damy od razu dodatkowe hajsy. Gdzieś jeszcze tutaj. Na razie to... Tutaj też i tutaj też, ok, czyli znowu te trzy prowincje. Chyba, że to jeszcze trzymają poprzednie. Wątpię. O, idealnie prawie, że jest rok. Podejrzewam, że ta flota trauma trzyma przez rok i potem sobie znika. Okej. ...61 miesięcznie, to jest rocznie... ...2000...
czyli jeszcze 5 lat. Dobra. Mam nadzieję, że jak to jest taki koszt, to będzie od razu, a nie tak jak się buduje te wielkie katedry, że to parę set lat nawet momentami idzie. Po drodze trzeba jeszcze płacić. Za 3 lata będą te kanały, ok. Metropolia wspierała, świetnie, świetnie, fajnie, fajnie. Znowu Plentiful Manpower. Serio znowu. Wygląda na to, że nie dam rady uzbierać na te zakazane miasto. Przynajmniej gra nie chce mi na to pozwolić. Wy jesteście z Dajwietu. Robimy tutaj claima. Okej. I wy jesteście stąd. Chcę zrobić claima tu i tu. To mi oddacie po wymuszeniu, więc... Najpierw zrobimy sobie tutaj. No i w sumie jeszcze tędy mogę zająć tę prowincję też. I stąd tą. Legitimacy ciągle spada. Take derge. A, to było na was, ok. Myślałem, że oba klejmy na najwięcej. Coś mi się nie zgadzało. Dzięki. Skoro już nie mam pokoju, więc może jeszcze nie zgodzą się na kolejną prowincję, bo niedługo mi już oddali. Dobra. Jak idzie mi wasza aneksacja, integracja, asymilacja 33%. To w teorii chyba powinno dodać 10% po jakimś czasie niewielkim, ale zobaczymy jak to wyjdzie. Lat będzie. Okej. Ile? Okay, czyli Plentiful Manpower zwiększa dochody, bo zwiększa mi produkcję. Więc jak wydam trochę manpowera przed budową zakazanego miasta, to też zmniejszy trochę koszt. To spadnie mi zysk z produkcji. Świetnie, w końcu. Masz cienkie staty, polepszymy cię trochę dyplomatycznie i administracyjnie. I wojskowo, znaczy się. I na razie tyle, bo pewnie niedługo umrzesz, jak wszyscy. No dobra, do trzeciego, czwartego poziomu, dla zasady. O. Możemy gwiznąć własność kościoła, fajnie. I wymuszamy hajsy. Szybsza stabilność. Jakiś niebezpieczny lag był.
zasadniczo, ale nie, tu już nie ma takiego adresu. Właśnie coś mi nie pasowało, że ostatnio był taki wysoki. Może z autonomii wtedy nie był naliczony minus. O, mam słonie. Sandalwood. Słoń. To maino do drugiego. Wolałbym mieć słonie niż jakieś. A, to. Kojarzę, tu kojarzę, 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 kojarzę. No, sandałowiec po prostu, dobra. Tolerancja. Dzięki. Ale i tak wolałbym mieć słonie. Jak się to tak fajniej brzmi. Mam słonie niż mam sandałowce. Czy w kawalerii mam coś ze słoniami może? What if elephants były? Ojejciu. Balista elephants, heavy elephants. Znaczy, Ben... Opancerzone słonie. Ale mam zacież. Zacież ze słoni. Dobra, kolejny claim. Sprawdzałem, czy może się nie pojawiły już idea eksploracji. Czego to może wymagać? Może muszę być w Europie, żeby móc to robić. Eksploracje. Urcha. Kim wy jesteście w nie... O, żeż, mój wasal. Jedzenie beczki. Integrate. Mamy dyplomaty. No. Integrate. I tutaj też integrate, jak tylko będzie wasal. O, ktoś buduje sztukę korporacji. O, sztukę korporacji. Korporację sztuki. Dobra, najpierw. O, bo potem zgubię wątek. Okej, okay, a wy to budujecie w Guangzhou, czy Guangzhou, czy jakby nie chcieli to wymawiać. Mieszczanie, okej, okay, dzięki. Pewnie nie mam jeszcze żadnych bonusów za nie to. Czyli trochę na minusie. Za kulturę, no niestety. Development to ciągle low. A jak idzie mojemu dworowi w ogóle ulepszanie się? Poziom dworu spada, niedobrze. 68. Powyżej 65% raczej się utrzyma. Żeby mieć 90, musiałbym znacznie dużo więcej wydawać, więc na razie to odpuszczę, dopóki nie będę miał tego zakazanego miasta. Dobra. Bo im lepszy poziom dworu, tym lepsze są te randomowe eventy z lojalnością estate'ów. Macie prestiż? Tak, prestiż. I teraz powinny mieć misję na polepszenie prestiżu. Świetnie. A. No. Fajnie, nie? Były jeszcze jakieś budowy poza tym magazynem, nie lub nowym. Coś mi tam nagle szybko zniknęło. Tak podejrzewam. Nieważne. O, fajnie. Mogę wam coś zabrać?
Dobra, weźmiemy wzrost populacji chłopów. A właśnie, już powinien być ten kanał, nie jeszcze, nie? A December. Dobra. Kolejna korporacja się zrobiła. Efle to było Corporation Guild, to jest chyba od produkcji. Okej, okay, też dobrze. Zobaczmy, ile tam hajsów potrzebuje dokładnie teraz. 30503. Mam plenty fun manpowera. Z Daiwietem, czyli z wami już nie mam. Jeszcze nie oddacie. A wy? Jeszcze nie. Ok. Ok. Jakbyś był tańszy w utrzymaniu, to bym cię wziął. Świetnie, hajsy się przydadzą. To jeszcze tutaj może siatkę szpiegowską zrobimy. Okej. Okay. Was na razie zawrócę. I jeszcze tu. Bo gdzie wy macie stolicę? Nie, tutaj. Nie. A, tutaj, dobra. Kalka. O, dobra, będzie już ten kanał. To szybkie omówienie, chociaż nie ma za bardzo co opowiadać. Więc tak, kanały zwiększają wydajność farmienia. Pewnie obok gdzieś tutaj będzie 20%. No, dokładnie. Tak więc, tak mi się wydaje przynajmniej, że to jest tutaj wliczone. Zwiększają niby pojemność rural population, czyli populacji chłopów, zarówno dodając bezpośrednio plus 3 w tym przypadku i plus i do tego stopniowo plus 15% i zwiększają odporność na klęski żywiołowe. Przy czym... dobra, już wzrosło sporo. Jak to wygląda? Jest 123%. Więc jest większy saturation, ale to byłoby większe. No i właśnie tutaj myślałem, że będzie... Nie sądziłem, że już tak wzrośnie. Dobra, chodzi mi o to, że po prostu jak grałem sobie Lubekiem, ostatnio grałem. To jest takie tam... Niedaleko Danii. Tak, gdzie to jest? Dobra, tutaj jak są te państwka takie handlowe pod Danią. Właśnie jedno z nich, takie najsilniejsze z nich. Ogólnie rzecz biorąc, większy od Konstantynopola jest zrobiłem w XVI wieku. Była sytuacja, że tam jest podstawowo jedna populacja chłopów i więcej nie może być. Tam już miałem 15 tysięcy i to było 120% rural saturation. Zbudowałem te kanały i to się nie zmieniało. I dopiero po 50 latach widać było, że ta pojemność populacji chłopów się zwiększyła, tak? Tutaj jest po prostu są tak duże liczby, że musiałbym przeliczać dokładnie, jak to tam na to wpłynęło. Nie chce mi się tego robić. Ale po prostu może być tak, że
ten bonus do populacji chłopów jest czasem dopiero przydzielany. Dobra. No, to tyle było do omówienia w sprawie kanałów. Nie zdążymy w tym odcinku. Myślałem, że w tym odcinku na koniec wybudujemy. No to cóż, na początku kolejnego będzie. Ryja, oddasz mi już coś? Nie? Ej. Tyle hajsów. Kolejna zmiana kulturki. Tutaj. Teraz to się będzie zmieniać powoli. Znaczy już się zmienia od tej prowincji. O, już 14%. Tutaj. Się zaczęło dużo wcześniej. 76%. A tu nadal 0. Dobra. Dwadzieścia trzy procent i 23%. Wszędzie tak samo. Świetnie. O, już jestem pierwszy dyplomatycznie. Dobra, mamy rok 1436, więc na tym zakończę ten odcinek. Dzięki tym, którzy oglądali. Jeżeli się podobało, zostawcie łapki w górę. Jeżeli chcecie więcej, subskrybujcie. No, to tyle. Do następnego razu. Siemanko.